Coś się tam zmieniło. Tramwaj, kierunek Winnica. Witam was tutaj, cześć, czem wąż i zapraszam was już teraz na kolejny odcinek z Tramwaj, kierunek Winnica. Jak widzicie, odcinek jest krótki, więc tylko jeszcze powiem, że jest serwer ten do komunikacji z wami. Mam tam różne serwery tam do komunikacji warszawskiej, tam o odcinkach i takie normalne do pogadania. Aktualnie na nim pracuję, już niedługo prawdopodobnie się uruchomi. Trochę nad nim się już bardziej zaangażowałem, zobaczymy. Zobaczymy, miejmy nadzieję, że może wystartuje 1 stycznia. Ale konkretne rzeczy to i tak będziecie zresztą na żywo widzieć. Jak widzicie, jesteśmy dzisiaj na Winnicy i dużo się nie zmieniło w porównaniu z ostatnim odcinkiem. Nie mamy mapy, no bo nie miałbym jak jej zrobić i nie wiem, kiedy będzie też kolejny odcinek z Winnicy, więc opowiedzmy po kolei. No to tak, sytuacja jest dosyć prosta. Czyli jakby to nie powiedzieć, połączymy się na początku z Cykutem, który gdzieś tam stoi, w podobnym miejscu co ostatnio, ale nie do końca. Halo, halo? Dzień dobry, z tej strony Jakub Cykut. Od ostatniej naszej wizyty na Winnicy niewiele się zmieniło. Do słupów podłączana jest już sieć trakcyjna. Prace nad kanałkiem cały czas trwają, a na pętli został wylany asfalt. Ponadto na górce została zamontowana barierka. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, w deszczowy dzień w Warszawie, Jakub Cykut. No i dokładnie tak jak Cykut nam powiedział, tyle się wydarzyło. Znaczy, nie no, oczywiście, trochę się wydarzyło więcej, ale w dużym skrócie to, co powiedział Cykut, to tak wygląda. Ja wam tutaj trochę pogadam bardziej i pokazuję, jak wyglądają różne zdjęcia z drona i inne. Zresztą z dronem to nie wiem, czy będą niedługo jakieś zdjęcia w ogóle. Natomiast tak, po kolei co i jak. Po pierwsze, praca nad kanałkiem. To jest najważniejsza rzecz chyba, jaka jest na odcinku światowida, który jest przejezdny. To tak, już mówiliśmy w ostatnim odcinku, że została przełożona jezdnia tutaj na jezdnię wschodnią światowida. Natomiast aktualnie kanałek już idą nieźle prace, wydaje. Niedługo prawdopodobnie już zostanie całkowicie zabetonowany. I będzie mogło tam zostać położone już całkowicie torowisko, bo dopóki nie ma tam położonego torowiska, to szlifujemy szyny i inne pojazdy tramwajów nie mogą tam pojechać. To jest oczywiście jasne. Natomiast oprócz tego mamy tutaj też pracę, wystają tam szyny i inne takie. Strasznie było zimne, jak tam latałem. To był najzimniejszy odcinek, jaki nagrywałem. Chyba było około jednego lub dwóch stopni, jak latałem, i co chwilę padał deszcz, więc musiałem się wstrzelić z lataniem dronem w tym miejscu. Ostatecznie oczywiście mi się udało polatać, co nie zmienia faktu, że to było bardzo trudne, bym powiedział. I jak będzie znowu tak zimno, to nie wiem, czy będę latać. Naprawdę, ręce tu mi prawie odpadały. Natomiast, co ważniejsze, cały koncept, jak wygląda co i jak na tym odcinku, dopóki nie ma kanałku, to nie ma tam prac większych na drugiej jezdni robionych. Torowisko już jest na wysokim etapie i wszystkie słupy na terenie całej pętli, całego obiektu budowy, wszystkie słupy są na takim już poziomie, że widać na nich już przygotowanie podłącza przyszłych kabli trakcji tutaj dla naszych tramwajów, które później będą mogły z niej ciągnąć po prostu prąd i jechać dalej. Natomiast w ogóle jestem ciekawy, jak to jest z tymi pałąkami, bo tramwaj zawsze jakiś tam ma akumulator, żeby podnieść, wiecie, obniżyć pałąk, co nie? Kiedyś w Warszawie nie było prądu, to takie sytuacje były. Może pamiętacie, może nie? Napiszcie w komentarzach. Na VLNC nigdy nie miałem sytuacji, żeby nie było prądu. No, też ostatnio w ogóle zawsze jest prąd. Na skrzyżowaniu sytuacja jest dosyć podobna, to znaczy jest skrzyżowanie, jest zalane asfaltem, nie na ostatniej jeszcze warstwie niestety, co minus. Natomiast dookoła tego skrzyżowania nie ma jakichkolwiek większych zmian chodnikowych. Chodniki są cały czas takie same. Zdrady z całego tej systemu, jak to ma wyglądać, taki sam mniej więcej. No i właściwie to tyle bym powiedział. Najwięcej to się wydarzyło tutaj już na pętli, zaraz zobaczycie. Dalej jak sobie przejdziemy, to mamy pętlę, w sensie przystanek tutaj jeszcze i tutaj ulicę Światowida do pętli. Na tym odcinku, jakby to powiedzieć, pojawiło się to, że już na części chodników, właściwie ścieżek rowerowych, jest już wylany asfalt. To nowość, tego nie było jeszcze ostatnio. I chyba to bym powiedział, że najbardziej się tu pozmieniało. Po jednej, po drugiej, i asfalt jest coraz lepiej wylewany na terenie całego tego obiektu, na ulicach Światowida i tak dalej, by można powiedzieć.
No i tak, największa zmiana to jest pętla autobusowa Winnica. Tam już jest na terenie całej tej pętli wylany asfalt. Co prawda w ostatnim odcinku mówiłem o tym, że zostało to już w teorii zrobione. Natomiast tak koniec końców tak naprawdę to zostało to zrobione. Znaczy teraz w ogóle mam pokazać, jak to wygląda. O, może w ten sposób, bo wtedy nie widzieliśmy po prostu już tego, bo w nocy latałem dronem. Także tak, jest tutaj zalana pętla. Już powoli sam tam robiono, jeszcze nie ma przystanków, peronów i tak dalej dla całej pętli. Ale sądzę, że niedługo się zaczną już pojawiać, więc chwila. I tak, ciekawostki. Nie wiem, czy o tym mówiliśmy już w ostatnim odcinku. Będą na terenie całej pętli przewidziane Parkuj Jedź, w sensie Parkuj Jedź to tak, ale Kiss and Ride jest już przewidziane takie tutaj miejscówki, żeby dało się po prostu szybko przesiadać. Także to jest na pewno na duży plus. Dalej na skrzyżowaniu ulicy Światowida z ulicą Dionizosa ewidentnie widać, nie wiem czy to będzie widać na zdjęciach z drona, ale z punktu na ulicy Poetów, na który mam standardowy do latania, ewidentnie było widać, że właśnie w tym miejscu jest już zamontowana część sieci trakcyjnej dla naszych przyszłych bambajów, które będą dojrzeć. Prawdopodobnie będzie tylko dwójka, tak mi się wydaje. Na początku będzie tutaj dojeżdżała tylko dwójka. Natomiast to nie zmienia faktu, że owszem, tak, już tam są powoli zawieszone pierwsze kable, tych na wyższym etapie to jeszcze ich nie widziałem. I na terenie całej pętli, no oczywiście już nie muszę mówić, że są wszystkie słupy do sieci trakcyjnej, są z przyłączami i tylko czekają na dociągnięcie kabli. A, no i było też już widać te naciągniki właśnie tutaj, te specjalistyczne, te takie nowe. Kiedyś to były takie właśnie z ciężarkami, na właśnie przy słupach stały. Teraz już są takie nowe, tam z tym schowane, to jest taki wszystkim tym okrągłym pudełku. Nie wiem, jak to się do końca nazywa profesjonalnie, więc... No ale wiecie mniej więcej, o co chodzi, to jest coś takiego, co napina cały ten kabel, żeby był równy, ładny, piękny i w ogóle. I one już też zostały tutaj zamontowane na słupach od sieci trakcyjnej. No i pętla tramwajowa, jak wyglądała, tak wygląda, czyli chodniki prawie w 100% gotowe. Górka na pośrodku pętli tramwajowej jest już powoli coraz bardziej rozkopywana, w sensie już znika, bym powiedział. I jeszcze jedna rzecz, która się zmieniła tutaj na przystanku tramwajowym w kierunek już tutaj Mociny. Są prace nad przystanku tramwajowym, już jest wylany asfalt przyszły i przy tej pętli, tej, której no, różnie osoby nazywają, tej, mam oczywiście na myśli tej dla dwukabinowych jazzów czy swingów, na końcu nie jestem przekonany, czy tam będą jeździć i aktualnie zawracać tramwaje. Może tak, może nie. Możliwe, że to jest tylko i wyłącznie takie na przyszłość przygotowanie, ale zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy i chyba tak najlepiej to opisać. Natomiast tam faktycznie widziałem prace spawalnicze, ale jeszcze asfaltu nie ma tam jako takiego wylanego. No, czyli tak bym to w skrócie opisał. Większość rzeczy i tak widzieliście teraz na zdjęciach z drona. Dużo się, jak możecie zauważyliście, tutaj nie wydarzyło. No i właściwie to tyle. Jeszcze jedna ciekawostka, to mogę powiedzieć, to jest, że na ulicy Dionizosa będzie zrobiony chodnik do osiedla Wiennica i do tutaj pozostałych osiedli będzie już dociągnięty chodnik wzdłuż ulicy i ulica prawdopodobnie zyska w końcu asfalt, no bo szanujmy się, powinien tu być asfalt. Także tak mi się wydaje, że tutaj to też może się zmienić przy okazji. Czy coś tu jeszcze konkretnego? Konkretów chyba nie mam, ale jest jedna rzecz, która musi być. A, tylko jeszcze powiem, zanim do tego dojdziemy, że do biblioteki jest cały czas utrzymany dojazd i do szkoły również. Tymczasem ciekawostka. Pogoda nam nie dopisuje, ale ja dzisiaj nie o tym. Za mną znajduje się ulica Poetów, która została podzielona, tak jak niektóre ulice w centrum Warszawy. Na przykład ulica Złota została podzielona przez Pałac Kultury i Nauki. Tak tutaj ulica Poetów została podzielona przez pętlę Winnica. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No i dokładnie, jak może zauważyliście, głównie tu chodziło o pokazanie wam, jak to wygląda aktualnie, a i wydarzyło się, ile się wydarzyło. Mam nadzieję, że w kolejnym odcinku, jak zobaczymy się tu na Winnicy, to będzie pod koniec stycznia lub już na początku lutego. Zmieni się tu dużo, nie wiem, czy będziemy latać dronem, bo zależy od nowych przepisów, jak będą do końca wyglądać, do nowych. Natomiast tak czy siak, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Ja wam życzę dobrego 2021, no bo
zaczynamy nowy rok. Specjalnie dla was taki jeszcze w tym roku chciałem wam puścić na odcinek. Czekałem na odpowiedzi, pewne od miejsca, ale niestety ich nie dostałem. Natomiast tak czy siak, niedługo, jak niedługo, ale zobaczymy się znowu. Najprędzej na metro, kierunek na metro na Bemowie. A kolejnych odcinków z Sykutem to już będą prawdopodobnie w lutym, bo będzie przerwa niestety. Niekoniecznie z innymi seriami, ale zobaczymy jak to będzie. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. No i jeśli chcecie być cały czas na bieżąco, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek i już niedługo będzie można również mieć ze mną w kontakcie na serwerach lub różnych społecznościowych. Cześć!